Materiał z realizacji programu E-Szkoła Wielkopolska, przeprowadzonego przez grupę z gimnazjum nr 9 imienia Jana Pawła II w Kaliszu pod kierownictwem pani Aleksandry Sadowskiej. Pierwsze spotkanie to spotkanie organizacyjne. Zapoznaliśmy się z ogólnymi zasadami i kryteriami oceniania projektu. Określiliśmy swoje umiejętności, zainteresowania oraz dobre i słabe strony. Zaproponowaliśmy interesujące nas tematy i podaliśmy argumenty przemawiające za ich wyborem. Wreszcie dokonaliśmy wyboru tematu. W drodze do alternatywnych źródeł energii. To miała być prawdziwa wędrówka i wspaniała przygoda. I jak się okazało, była. Naszymi głównymi celami były m.in. poszerzenie wiedzy o alternatywnych źródłach energii, zwrócenie choć trochę uwagi Kaliszan na odnawialne źródła energii, zwiedzenie miejsc i poznanie na żywo alternatywnych źródeł energii. Wyznaczyliśmy sposoby i miejsca, które rozszerzą naszą wiedzę. Spotkaliśmy się z panią inżynier Miś i panem inżynierem Czechowskim, którzy wprowadzili nas w świat solarów. Oglądaliśmy, rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy o kolektorach słonecznych. Pojechaliśmy na zwiedzanie wiatraków w Wielowsi koło Kalisza. Podziwialiśmy wiatraki nie tylko na zewnątrz, ale i od środka. Zdobyliśmy mnóstwo informacji o energii wiatrowej i jej użyteczności. Dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu wiatraków oraz zobaczyliśmy je od środka. Pan przewodnik zaprowadził nas do wnętrza jednego z wiatraków, pokazał nam jego centrum sterowania, zarządzania i monitorowania. Za pomocą systemu kontrolnego można sprawdzić temperaturę silnika, siłę wiatru, obroty wiatraka, moc produkcji i ciśnienie hydrauliki. Wybraliśmy się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków Prosna w Kucharach koło Kalisza. Zostaliśmy oprowadzeni i zapoznani z przedsiębiorstwem, które pozyskuje biogaz i wykorzystuje jako środek energii do ogrzania swoich pomieszczeń socjalnych. Przy okazji wzbogaciliśmy swoją wiedzę nie tylko z interesującego nas tematu, ale i o mechanicznym, biologicznym i chemicznym oczyszczaniu ścieków. Biogaz pozyskuje się ze ścieków, głównie z odpadów naturalnych, które są filtrowane, oczyszczane i trafiają z powrotem do rzeki. Następnie niewykorzystany osad czynny zostaje osuszony i wykorzystany jako nawóz przez rolników. Na filmie widzimy ostatni etap produkcji nawozu – osuszanie i prasowanie odpadów. Uczestniczyliśmy w konferencji Praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Oglądaliśmy wystawę urządzeń związanych z tematem konferencji, tematem nas interesującym. Mieliśmy przyjemność poznać i rozmawiać z ludźmi zajmującymi się alternatywnymi źródłami energii.
Oprócz biomasy, biogazu, pomp cieplnych, wiatraków czy solarów, dowiedzieliśmy się o siłowniach wiatrowych, napędzanych latawcami, a także o reaktorach plazmowych. Dowiedzieliśmy się, że XXI wiek to wiek wodoru. To rozkwit elektrowni wiatrowych. Odwiedziliśmy małą elektrownię wodną w Kaliszu przy Alei Wolności. I to było ostatnie miejsce zaplanowane na naszej drodze do alternatywnych źródeł energii. Mieliśmy sporo pracy, przyjemności, dużo tych miłych i niewiele złych, które spotkały nas na platformie Fronter i na zajęciach. Podczas całej pracy towarzyszyło nam motto, które umieściliśmy w naszym kąciku tematycznym. Czas biegnie, coś się zaczyna, ale czy koniecznie musi się kończyć? Pozostaje satysfakcja, świadomość, że coś ważnego zrobiliśmy dla nas i dla innych.